kawa nie pomogła aż tak. Chociaż... No, nie no, kawa pomogła trochę. Trochę, woda. Ścieżka leśna. Nie? No. Co teraz? Teraz możemy pojechać na plażę leżeć. Jabłko? No, panie. Zapomniałem o tym. Dobra, dziękuję. Masz jeszcze paczek. Też tak będziesz rzucał ze swoimi młodymi? Piłkę będę pykał. Piłkę? Czy ty nie umiesz? Umiem i się znam. To kto trenuje Barcelonę? Nie rozmawiajmy o piłce. Za dużą funkcję tu powiedział. Nie wiem. No ale walną. To chcesz iść w górę? To pewnie będą takie góry jak tu, wiesz, takie krzaki zielone. No. I tam gdzieś spać po prostu? Zobaczymy jak z czasem. Można by było nawet. Zajebisty wybór. Pyszne. To są prawdziwe wakacje. Nie jakieś tam all inclusive. Chociaż nie, w sumie to jest all inclusive. Kebab. Autko. Następnym razem takiego kebaba zjem pewnie w Polsce.
Mówisz, że dotąd dokąd dochodzi ta woda? Jaka woda? Jak jest przypływ? A nie wiem. To dziury cały czas są, tak? Co? Dziury raczej będą cały czas, nie? One nie będą zalewane na następny dzień. No wiem. Tu w nocy może być fajnie. Jak nikogo nie ma. Pomyślało 100 osób. No, fajnie. Ale bym posurfował tak jak tamci. Zobacz te fale, jakie duże. To jest długie. Gdzie? Nie, dobra, nie mam. Body surfer. Bodyboardy. Yeah, no spoilers. Yeah, what a luck. Yeah, true. Yeah. You can't ruin everything. Shit, jak o czym oni gadają? Tomorrow 9. Mówią, że otwierasz te drzwi od Hobbitonu, domy Hobbitów, i tam nic nie ma w środku. Ściana. Ściana. Nie słyszałeś? Nie słuchaj się. Co ty dajesz? Ale jest dom Bilbo, nie? Tam chyba możesz sobie wchodzić. To też jest inne pomieszczenie. Nie gadaj. Albo w sumie no tak. Dobra, kurwa, ja nie chcę zwać tych. Co robimy? No, spróbujmy podjechać, no nic. To na pewno nie zaszkodzi, ale no wymyślmy plan awaryjny, nie? W sensie, no w sumie warto by mieć jakąś jakiś backup, no? Book now. Select date. Nie ma nic do 15 na tej stronie. Kurde, no co za fajnie. Kurwa, no drones allowed. Gdzie? Jakbyś dronem poleciał? Do Hobbitanu? No, wszystko jesteśmy zaobadali. Co by zrobili ciekawie, jestem ktoś, ktoś wygonił tego drona? Nie, ale znaleźliby mnie, bo wiedzieliby skąd nadaję sygnał. To tak jak na Woodstocku. To nie było cię na Woodstocku. Ale opowiadałeś mi tą sytuację, no, ale w sensie no oni patrzyli gdzie dron leci z powrotem. Nie. Chociaż może? Gdzie oni są nie, w stanie. Nie wiem w sumie jak lokalizują. Na pewno są w stanie to sprawdzić. Patrząc na drona, są w stanie sprawdzić skąd jest nadawany? Nie wiem. Ale wiem, że zrobili to w 5 minut. Od momentu wylądowania po 5 minutach byli. Masakra, nie? Tyle ludzi tam było, ci mi wyhaczyli. Ty też jesteś mądry. No jestem, jestem. No dobra. To warto by to oznajmić, co? Światu. Nasi drodzy, kochani widzowie. Chcielibyśmy powiedzieć, że dojechaliśmy jakieś 100 ileś tam kilometrów na południe, to nieważne. Jesteśmy 2-3 kilometry od Hobbitonu. Chcieliśmy jutro to zwiedzić i się cieszyć, że udało nam się zobaczyć. A tu taki problem, bo trzeba robić booking i nie ma żadnych wolnych miejsc na jutro ani na pojutrze. Także lekcja na dzisiaj, warto rezerwować. To jest koniec dnia drugiego wakacji z Michałem. Michał, jak ci się podobają wakacje? Bardzo dobrze. Tur jest przecudowny. Turnus. Turnus. To jest słowo klucz.
Dobrze. Turnusztomka jest piękny, tylko Tomek jest nieprzygotowany na takie sytuacje. Pierwszy raz jestem nieprzygotowany, chciałem tak wychillować, a... No idzie, dobrze idzie. Dobra, to ten. Koniec, pa, pa.